Cześć, mamo. Mamo! Cześć! No bo to wszystko zakopane jest, wiesz, musiałam to rozmoczyć. No ale już tu już mam miseczkę, wiesz, tak mniej więcej to mi będzie wystarczy, wiesz? Wiesz, to na razie to się miedzi, bo to jest taka glina założona i właściwie tylko szukałam. Powiedz, jaką mam koncepcję, wiesz, po to, żeby do Rońska nie wozić tak dużo formy, bo to wszystko ciężkie, ja chcę, mam zamiar przecież pojechać z walizeczką. To chcę zrobić tylko twarz o czaszkę, wiesz, chcę w ten sposób odlać i resztę robić w Orońsku. Chcę, jak gdyby, wiesz, te podstawowe rysy sobie zarysować, takie jak chcę. Rozumiem. Twoje, a resztę dopiero dopracować w Orońsku. Jak ty uważasz, może to... No jak ty uważasz, czy to w ogóle wyjdzie? Bo to wiesz, to ciężko robić głowę tylko samą twarz, samą... No, nie wiedząc, co dalej będzie. No. Także wiesz, no. No a teraz, bo ja to robiłam, zakładałam glinę, a teraz mam nadzieję, że mi troszeczkę posiedzi. Aha. Posiedzę. I będę mogła trochę skorzystać z modelu, prawda? Szyję troszeczkę skrócę. W ogóle miałam taki zamiar, żeby zrobić, masz bardzo długą szyję proporcjonalnie, masz bardzo długą. I w związku z tym ja to tak trochę pokażę jakby przesadnie długą, wiesz, taką jakby podkreślić tą długość szyi. No. No bo ja nie wiem, ja teraz bym chyba już cię poprosiła, żebyś mi usiadła, co? Tak, usiądę ci. No. No niestety mszyce są, ale mało. W tym roku jest bardzo mało mszyc. Jak tak sobie pomyślę o swoim życiu, to właściwie wypełniały moje życie takie 3-4 moje role. To nie była jakaś jedna ścieżka życia. Najpierw byłam bardzo grzeczną córeczką w leśniczówce. Zajmowałam się młodszym rodzeństwem, uczennicą. Nawet niezłą średniej szkole. Co prawda z rysunków miałam trójkę, bo pani od rysunków bardzo, bardzo mnie nie lubiła. No i potem zaczęły się studia, które wspominam jako coś cudownego. Zajęć było tak dużo, że właściwie na nic nie można było wygospodarować czasu, bo zajęcia z rzeźby były codziennie. Nie wolno się było spóźniać. Pierwszy rok to była dla mnie ciężka męka, bo żeby opanować węgiel wtedy, a ja miałam temperament taki, że jak już coś robiłam, to z dużym naciskiem i z dużą siłą. To było bardzo trudne, ale już potem na drugim, trzecim roku było znacznie lepiej. Na spacerze.
To są moi przyjaciele. Najlepsi. Znalazłam pracę bardzo szybko w fabryce sprzętu elektrotechnicznego na Gumieńcach i tam rok pracowałam jako projektant form przemysłowych. Właściwie wzięto mnie dlatego, że chyba z klucza należało mieć jakiegoś artystę, który by projektował formy przemysłowe, bo to też to była praca, która była jedną wielką ściemą, jak mówi młodzież. Projektowałam nowe wyroby tej fabryki, a projektanci i tak korzystali ze wzorów zachodnich, czyli rozbierali jakieś zachodnie wzory, powiedzmy, że to była suszarka do włosów, a ponieważ te wszystkie wnętrzności suszarki nie potrafili tak precyzyjnie zrobić i tak zrobić ją małą, że ta suszarka im wychodziła po prostu większa i cięższa. I tak było z każdym wyrobem tej fabryki. Ja nie wiem, jeżeli ci moi koledzy inżynierowie to słyszą, to chyba sami się śmieją z tego, bo to był fakt. Ja się starałam zrobić bardzo poważnie te moje projekty, ale one i tak w ogóle nie przypominały potem te wyroby tego, co ja projektowałam, tylko to, co im wychodziło, żeby zamknąć te wszystkie bebechy do środka. Nie po kablach, Natan. Natan, ale to jest nudne, za długo to trwa. Po tym roku zorientowano się w fabryce, że ten artysta to im nie jest tak potrzebny cały czas, żeby siedział. Zresztą odzwracał uwagę projektantom, bo to była jakaś ogromna hala. Projektanci siedzieli przy kulmanach, przy swoich deskach, a ja byłam, jak gdyby posadzili mnie przy wejściu, miałam swoje biurko i byłam takim obrazeczkiem do oglądania. Miałam 24 lata, no chyba wyglądałam nieźle. Wszyscy projektanci, jak już byli znużeni swoim kreśleniem, to patrzyli na mnie, no to wyobraź sobie, jak ja się czułam. Jak taka jakaś Barbie do pokazania. W 1967 roku, czyli to już jest 3 lata po studiach, dostaję zlecenie mojego, no właściwie największego pomnika, największej pracy. Pokazują mi to miejsce, a to są jedne wielkie chaszczowiska. Nie ma, widać tylko Odrę, brzeg Odry, jakieś nieduże krzewy i pełno chwastów. I tam oto, na takiej polance nad Odrą, ma stanąć mój pomnik. Słup graniczny, widziałam, on jest tak troszeczkę dalej odsunięty, pierwszy słup oczywiście z orzełkiem bez korony wtedy. Przyjechałam do Szczecina cała przejęta, no bo takie zadanie, 14 metrów i w dodatku ma być budowany z granitów, bo granity, ta społeczność, czyli tam jakaś gmina, Mieszkowice postanowiła zorganizować z własnymi środkami, z rozbiórek pewnie krawężników, ja nie wiem, okolicznych miasteczek. Dla mnie to było zadanie naprawdę, miałam 27 lat, ale to było takie zadanie poważne, że trudno sobie teraz wyobrazić, że ja to w ogóle przyjęłam i się nawet jakoś to, no, rzeczywiście wierzyłam w siebie.
i zaczęła się według mojego projektu budowa. Musiałam pilnować, bo tam w projekcie był ułożony orzeł z jednej strony. Potem było miejsce na tablicę, którą sama robiłam. Wykuwałam ręcznie, bo z narzędziami wtedy było bardzo kiepsko, czyli wszystko dłuta wiedźmowe i moje rączki i młotek. Orzeł. Na górze były na powiedzmy 10-11 metrów były napisy Polska, też w granicie, w takich dużych bryłach granitu, też moje rączki. No nie do uwierzenia, że ja to wtedy spokojnie, z zimną krwią kułam, robiłam. Na szczęście Szczecin był wtedy bardzo zainteresowany kulturą. Między innymi były konkursy na rzeźby dla Szczecina, dla Świnoujścia, konkurs na rzeźby dla Międzyzdrojów. Brałam w tym wszystkim udział, zresztą z sukcesem. Jednym z takich konkursów to był konkurs na rzeźbę Szczecina, to właśnie powstał latarnik mój. No był konkurs na pomnik Bogusława i Anny, który wygrałyśmy z koleżanką Leną Chmielnik. Miałam dużo szczęścia w swoim życiu i powiem ci, Ela, że to były czasy, kiedy można się było realizować jako rzeźbiarz. Miałam duże szczęście, że poznałam Lenę, wiesz? To była tak wspaniała dziewczyna i jest zresztą, że pracowałam wiele, wiele lat z Lenką i nigdy nie miałyśmy jakiegoś konfliktu. No, wiesz, jak to są konflikty artystyczne. Razem żeśmy realizowały swoje rzeczy. Oczywiście, jak ja robiłam projekt, no to ja dowodziłam realizacją. Jak ona robiła projekt, ona dowodziła realizacją. I bezszmerowo żeśmy przetrwały wiele lat. Dopóki była współpraca taka, nigdy nie było konfliktów. A teraz zostałyśmy zaprzyjaźnione, już nie ma zleceń. No, spotykamy się jako przyjaciółki. My z Leną trafiłyśmy na taki okres, kiedy się organizowało państwowe, za państwowe pieniądze, plenery i w Orońsku miałam takie możliwości i w Dawdzydzach. A teraz niestety młodzi nie mają takich ułatwień. Jak żeście trochę podrośli, ty już miałaś chyba z 6 lat, zaczęłam wyjeżdżać na plenery zagraniczne. Może przedtem byłam na 2-3, ale one się tak nie liczyły. Dopiero jak skończyłam 40 lat, naprawdę nabrałam wiatru w żagle.
nie wiedziałam, co zrobić z rzeźbami, które były po wystawie pod zamkiem. Stały tam kilka lat, byłam zadowolona, bo w ładnym miejscu, no ale przy remoncie tego tarasu trzeba było coś z tymi rzeźbami zrobić. To jest chyba tutaj 11. Jest na Rutowicze 11. Tak, 11. Tak. 11 na Rutowicze. No. A powiedz, mamo. Moja przytulenie, którą robiłam z tobą w Grossnojendorf. Ale to, który to był rok? 2005? Może 2005? Jednak dąb to dąb. Zobacz, jak on pięknie się zachował. Taki surowy odlew dosyć wiernie oddaje model wosku. A teraz przy cyzelerce to po pierwsze zbiera się niedoskonałości, które się w wosku zrobiło, bo to sama robiłam też ten wosk. Zbiera się niedoskonałości, a poza tym jeszcze niedoskonałości odlewu. Bo zawsze są jakieś tam, ale ta wyjątkowo naprawdę bardzo pięknie mi odlano, więc nie mam za dużo zastrzeżeń. To są jakieś takie drobne. Jest dobrze. Byłam przecież kobietą, która bardzo się lubiła bawić. Ja ci nawet, no nawet mi wstyd się przyznać, jaka byłam próżna, jak ja lubiłam się stroić, chodzić na bale, te muzy z balami kostiumowymi. Jakże wtedy było cudownie, co to była za młodość. Poznałam w muzach swojego drugiego męża w 67 roku. Ja wtedy nie byłam wolną osobą. Ja wtedy byłam mężatką, więc miałam pewne opory, żeby wchodzić w jakieś takie bliższe relacje. No a jak się skończyło, tak się skończyło. Skończyło się rozwodem z pierwszym mężem i wyszłam za mąż za Romka. Myślę, że to była miłość. I było fajnie. W 70 roku urodziłam pierwsze dziecko. W 74 urodziłam ciebie. Strasznie byłam szczęśliwa z tego, że mam dzieci. W ogóle jakby się spełniła ta moja najważniejsza rola, bo ja oprócz tego, że byłam artystką, to chyba najbardziej się cieszyłam z tego, że jestem kobietą, że mogę mieć dzieci, że mogę mieć dom, że no, spełniałam się jako matka rodziny. Wyobraziłam sobie koszmarne zmiany w całym ciele, w budowie człowieka, bo ludzie ograniczeni powietrzem, że będą mieli za mało tlenu, za mało warunków do życia, mogą się strasznie zdegenerować. Nie chcę nawet teraz o tym myśleć. Mój 10-letni wnuczek będzie żył jeszcze przecież może
90 lat. Co on zastanie? To jest problem, który w tej chwili bardzo mnie nurtuje. Bardzo tym się martwię. W tej chwili, jak myślę o przeszłości, to uważam, że i tak za mało poświęciłam czasu dzieciom, bo były te okresy, wyjazdy na plenery, jakieś tam zaangażowanie duże w pracy. No teraz mam wnuka, to dopiero widzę, że ta rola matki może była okresami nie najlepsza, nie tak jak powinnam. Przepraszam cię za to. Żejpa pochłonęła jednak dużo czasu. Tu jest taki cień, zobacz. A nie ma tego cienia dzisiaj. Nieraz się robi taki fajny cień, wiesz?